Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj mamy wielkie porównanie, takie, które chyba jeszcze na moim kanale się nie pojawiło. Trzy pozycje, trzy dostępne nasze polskie pozycje, które się pojawiły, czyli Batman Nila Gaimana. No, mówiąc najprościej, co się stało z zamaskowanym krzyżowcem? Przynajmniej tak mieliśmy w oryginale czyli w pierwszym tym Egmontowym w miękkiej oprawie, który się pojawił. Później Aszet wydało, co stało się z krzyżowcem spe, w pelerynie i inne opowieści o Batmanie. A teraz mamy całe uniwersum DC według Nila Gaimana w twardej oprawie z obwolutą, czyli cały czas ewolucja. Miękko, twardo, twardo, jeszcze obwoluta do tego miękka. Więc trzy wydania. E, oczywiście zauważalna jest już pierwsza różnica, jak to się e, przedstawia. Tutaj chyba nikomu nie muszę mówić. Co do samych tychże pozycji, ten, który był moim najtrudniej dostępnym komiksem, jaki mogłem zdobyć, jeżeli mówimy o oryginalną wersję, tą właśnie pierwszą 49,90 wtedy cena okładkowa kosztował. Później cieszyłem się, że mówię fajnie, że wyszło to właśnie od Aset. Które prezentuje się tak, mówię, będę miał na twardo, fajnie będzie wyglądało na półce. No i teraz Egmont sięgnął po coś znacznie lepszego, czyli właśnie wersję DC Deluxe, bo takie jest to wydanie, czyli to co wiemy, czarna okładka pod spodem, tłoczone napisy, obwoluta, 119,99 cena okładkowa. A tutaj nie wspomniałem, tutaj Aszet jeszcze wtedy ta była cena 39,99, czyli jeszcze... Taniej niż wtedy co dostaliśmy tego gacka. Proszę, proszę. Ale zacznijmy może od tego całego porównania. Jakie są różnice i czy dostajemy coś więcej. Ja sobie pozwolę tutaj oczywiście sięgnąć po pomoc w postaci zabrania tej obwoluty. Tu mogę Wam jedynie pokazać, jak się prezentuje ten cały rysunek niżej. Tu oczywiście mamy przedstawioną sylwetkę Nila gaimana. No, i w najbliższym czasie w przygotowaniu długie Halloween, czyli coś, coś, co też będę miał dla Was, właśnie do pokazania, do porównania. Fajna sprawa, długie Halloween to w ogóle było jeszcze w tej wielkiej kolekcji komiksów DC, ale tamtego się pozbyłem, przyznam szczerze. No i tutaj właśnie zacznijmy. Ciężko mi będzie operować trzema tytułami, nie ukrywam, więc przede wszystkim interesuje mnie najbardziej sam Komik, sam początek, bo tutaj, jak widzimy, wszystko się zaczyna tak naprawdę od tego momentu, prawda? Czyli, e, kiedy mamy właśnie ten tytuł, co się stało z, krzyżo z zamaskowanym e, krzyżowcem. I przekartkuję szybko, gdyż ja już mniej więcej wiem co i jak, ale mamy tutaj właśnie całą tą historię. Zaraz po niej dostajemy historię inną. Przede wszystkim mamy coś takiego, przykładowe jakieś szkice oraz jak powstawały poszczególne plansze. I zaraz po tym mamy tą historię. Mamy historię czarno-białą, śmieszna zresztą, która pokazuje, no nie będę Wam może zdradzał, może jakimś sposobem jeszcze nie czytaliście, ale tutaj mówimy o filmie, planie filmowym bardziej. Następnie mamy historię opowiadającą o... Poison Ivy. A dalej mamy e, po tym w sumie, nie wiem czy coś jeszcze po tym było, bo to wszystko... Aha, jeszcze jest ta historia Grzechy Pierworodne. Prawda? Tak. E, tutaj no, talk show i, i takie głupie głupoty troszeczkę. Ale właśnie, i tak to wygląda. I na tym się kończy, prawda? Na tym słynnym, ja bym powiedział, kadrze dla mnie przynajmniej, gdzie właśnie jeden z tych prezenterów Widzicie sami, pojawia się ten śmiech Jokera, ten, ten grymas twarzy. Natomiast tutaj, z tego co pamiętam, bo ja chyba już robiłem porównanie, także odsyłam Was do niego, na pewno znajdziecie na moim kanale. Też widzimy, że jest wszystko to samo, czyli zaczyna się w taki oto sposób. Jeśli chodzi o jakość natomiast... No... No nie wiem czy ona jest jakaś wielka różnica, nawet jeśli chodzi o sam papier. Myślę, że tutaj troszeczkę mam wrażenie jakby było ciemniej, ale to mówię. Pokazywałem to na tamtym filmie, ale kontynuując, przejdźmy może dalej. Tam następnie po tym komiksie dostajemy, chyba będzie ta sama kolejność zachowana. Tutaj przede wszystkim różnica jest ta, że nie mamy tych dodatkowych grafiki, jakie otrzymaliśmy tutaj, prawda? Tylko od razu dostajemy czarno-biały ten komiks. Ponownie. Następnie dostajemy właśnie ten Spoison Ivy. Tutaj w ogóle ta grafika, zauważcie, że tam jest zupełnie inaczej pokazywane te przejścia jeśli chodzi o historię bo mamy to y, zwyczajowo nie licząc oczywiście, że nie mamy tego mamy o taki właśnie kadr, akurat to jest tego czarno-białego komiksu, ale wiecie do czego zmierzam, no i tutaj mamy właśnie tą y, historię z Poison Ivy następnie mamy właśnie, to jest to o czym mówię, y, okładka z tego specjalnego, którą mamy na obwolucie z tego DC Deluxe, prawda? I, I tą, właśnie historię, która finalnie jest kontynuowana do momentu ponownie tutaj, jak dostajemy właśnie to, ale jeszcze mamy coś takiego: Batman Annual, który tutaj dostajemy. I jego już nie mamy, prawda? Jak możemy zauważyć, w tym oryginale. Plus oczywiście te posłowia, które się pojawiają, więc jest taka mała różnica w tym wydaniu. Więc już jest coś, co moglibyśmy dostać innego. Natomiast tutaj, jeżeli przejrzymy, Kolejność jest oczywiście ta niezmienna. Jak sami widzieliście, i tutaj dopiero jest pierwsza różnica. Bo dostajemy to tak, jakby mam wrażenie, w formacie takim, jak to wychodziło pierwotnie, ale zobaczcie, że najpierw właśnie dostajemy historię Poison Ivy. Później mamy tą historię. Z tym, ja to tak mówię, całym tym talk gdzie. Finalnie wszystko i tak zmierza właśnie do tego momentu, gdzie pojawi się ten śmiech Jokera na twarzy naszego prezentera. No i później mamy kolejny ten czarno-biały komiks. Następnie tu jest właśnie różnica, bo mamy komiks, który się nie pojawia w żadnym z tych wydań. Jak możemy zobaczyć, tutaj on skupia się bardziej na Green Lanternie i Supermanie, co jest też taką odmiennością, bo tam jednak mieliśmy skupione to wszystko na Batmanie, a tu mamy uniwersum, więc sami widzicie, że jest trochę tej treści dodatkowej. Następnie mamy inny, kolejny komiks, który jest no taką krótką historyjką, gdzie Deadman się pojawia. Mamy też historię z Metamorfo. No i dopiero tutaj właśnie dostajemy, co się stało z zamaskowanym krzyżowcem. Także zdecydowanie później, prawda? Mamy tych troszeczkę komiksów innych, które się pojawiły. I to się znajduje aż. 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 Te słynne bad sygnały, prawda, na niebie, więc jeszcze, jeszcze, jeszcze nie to. O, właśnie tutaj. A to i tak jeszcze nie jest koniec, bo na końcu jeszcze dostajemy troszeczkę treści bonusowych. I te treści bonusowe, jak zauważymy, to są te same, które pojawiają się tutaj, w tym y, momencie, kiedy kończy się y, zamaskowany. Krzyżowiec. Te grafiki są niekiedy choćby nawet ta Tutaj się już pojawiło powielane. Ale tutaj właśnie dostajemy to samo, co znajd znajdowało się tutaj. Więc tak naprawdę, no. Tutaj mamy Batmana, tutaj mamy no, uniwersum, więc e, sami rozumiecie. Aczkolwiek, jeżeli mm, nie mamy tego, to i tak dostajemy tutaj wszystko, co było zawarte w tym. Plus te inne, de facto, dziejące się właśnie w uniwersum DC, przy których pracował Neil Gaiman w mniejszym lub większym stopniu. Natomiast, jeżeli chodzi o to wydanie od Ashed, jest to, no, powinienem powiedzieć, wydanie uboższe. No bo jednak tutaj skupiamy się na Batmanie, tak jak to było w tym wydaniu i nie otrzymujemy tam tych innych, natomiast jest dodatkowy ten annual, który de facto ma całkiem sporo do zaoferowania, bo on jest, no, tak mówiąc najprościej, nie liczące okładki i tego posłowia, choć posłowie jest dość spore i ciekawe. To dostajemy tutaj sporo czytania jeszcze. Także każde z nich coś oferuje, każde z nich coś daje zmienia i de facto każdy z nich jest no, z takim smaczkiem jakimś. Bo o ile to mamy tutaj, to jednak sam fakt posiadania tego wydania w oryginale, w tym oryginalnym w sensie polskim wydaniu, bo można było taniej znacznie kupić i nie płacić jak za zboże po angielsku, ale znacie moje opinię na ten temat. Więc w końcu mi się udało, to był mój ostatni taki Tytuł, którego nie miałem w swojej kolekcji, jeśli chodzi o Batmania, a, ch a chciałem mieć. Natomiast tutaj mówię, e, dostajemy jeszcze dodatkową bonusową formę w postaci tego anuala. Także. Ciężka decyzja. Niemniej ja raczej w tym wypadku chyba pozostawię sobie u, e, każdą z nich, bo o ile przyznam się bez bicia, e, jestem fanbojem Batmana jak najbardziej. Zbieram te wszystkie e, serie, wydania. Aczkolwiek jeżeli czasem mam możliwość, aby mieć coś w tym najlepszym możliwym, może nie absolut, jak są te wydania, ale wiecie do czego zmierzam, to wtedy po to sięgam. E, I tak było w przypadku Mroczne Miasto, e, Azarello i Riso. Mam wersję DC Deluxe, więc sobie odpuściłem oryginał, który miałem, sprzedałem, też właśnie w takiej formie. Plus, nie nabywałem tego wydania, bo tam chyba akurat nie było nic specjalnie dodane, czegoś, czego nie miałbym w jakimś innym komiksie. Poprawcie mnie, jeżeli się, nie, jeżeli się pomyliłem. I to samo mogę powiedzieć o Ego, które miałem takie cieniutkie, prawda? Ale kiedy też ponownie wyszło DC Deluxe, to, to cieniutkie się tego pozbyłem. I to samo z Zagładą tam, Bo w żadnym z nich nie mieliśmy jakiejś dodatkowej treści, którą byśmy nie mieli później w tym finalnym wydaniu zbiorczym. Tu jest właśnie inaczej. Inaczej raz, że tu mamy ten Annual. Więc chciałem go sobie zdobyć no i mieć twardą oprawę, kiedy jeszcze nie było mowy, że to Egmont opublikuje. Choć można było myśleć, że będzie to następstwem prędzej czy później, skoro był uniwersum w DC, według Majka Mignoli. Natomiast Tutaj no, są te różnice w formie e, przekładania tego, nie licząc tych dodatków. No i to jest też ten, który mówiłem, najtrudniej był dla mnie dostępny i jakiś tam sentyment szczególny mam pod tym względem, więc chyba pozostanę przy tych trzech wydaniach, jakie obecnie tutaj prezentuję. To jest ten mój największy, najistotniejszy tytuł pod wieloma względami. Mimo, że nie uważam, że Neil Gaiman jest najlepszym scenarzystą, a Sandman nie jest najlepszym komiksem. Także tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że ta prezentacja Wam się podobała. Nie skupiałem się tutaj na... A w sumie na koniec Wam jeszcze pokażę może, bo porównanie tego z tym miałem. Te kolory, te tłumaczenia jak najbardziej były. Były i to miały znaczący wpływ. Natomiast jeśli chodzi o ten, no przede wszystkim coś się rzuci w oczy to jednak ten rozmiar, że jest troszeczkę większy, prawda? Ten komiks. Ale tak poza tym, jeśli chodzi o kolory, to powiem szczerze, mniej jest zauważalne tutaj, aby było coś innego aniżeli te właśnie różnice bardziej związane z wielkością kadrów. I nawet chyba tłumaczenie samo w sobie. Tak, to, są, to jest to samo też i tłumaczenie. Tylko różnice są, prawda, w tych dynkach, w tym wszystkim, bo jednak jest różnica wielkości, ale kolor absolutnie się nie zmienił. Jedynie co to właśnie były różnice, jeśli chodzi o to, jak wspomniałem, o to wydanie, gdzie te kolory, takie troszeczkę, jakby były inne. No i oczywiście, hmm, czytanie, tutaj tłumaczenie jest w ogóle inne. Dla przykładu, to co mówiłem tu jest, a skąd to miłe kociaki? No proszę, jak rany, a tutaj mamy nie. To słodkie kociaki. No, to wygląd wygląda, wygląda Jezu. Także takie różnice. Tu są, to jest inne tłumaczenie. Tutaj Egmont po prostu pozostawił to, co miał. Także teraz to już na pewno wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo. Dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie ten materiał i czy posiadacie któreś z tych wydań, albo planujecie e, sobie znaleźć, czy nabyliście najnowszego, właśnie, e, Gaimana, albo jego uniwersum z DC. No oczywiście ten tytuł możecie kupić sobie gdzieś tu na dole. Powinien być chyba, wydaje mi się, link, a jeżeli nie, to jest w filmie, gdzie to wam prezentuję, a też i film, który tutaj wam porównuję. Także jeszcze raz dziękuję. Komentarz, polubienie, udostępnienie. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!